godzina przybyła piękna opowieść Państwa. Jola i Jacek otrzymują pamiątkową tabliczkę, plecak, śpiwór, album, no i oczywiście uznanie i brawa Państwa. Wcześniej jeździliśmy w Europie, byliśmy w Meksyku, byliśmy na Kubie i postanowiliśmy wyjechać trochę dalej, zobaczyć resztę świata, jak on wygląda. I w sumie to była nasza koncepcja, że wcześniej podróżowaliśmy, więc nasze wspólne życie też zaczniemy właśnie od podróży. Najfajniejszego no to niezwykłe kraje, przede wszystkim Iran, Nowa Zelandia, a najtrudniejszego? Najtrudniejsze dla mnie było czasami noszenie wszystkich plecaków, kiedy Jola już była w ciąży i już nie mogła nic dźwigać, a ja musiałem jeden plecak, drugi, aparat, prowiant, bo też apetyt miała większy i to był duży wysiłek, ale wart, naprawdę wart. Baliśmy się. W sumie stwierdziliśmy, że dobrze, że jesteśmy po ślubie, bo wcześniej moglibyśmy się rozdzielić po prostu i każdy by poszło. Każdy wrócił osobno. A tak przywieźliśmy jeszcze prezent. No, wspanialszą naszą pamiątkę. Więc niech to mówi samo za siebie, jak fajnie było w podróży. My mam nadzieję, że może w wakacje uda nam się wyjechać. Jednak teraz jest już troszeczkę bardziej trudno. Musimy zaplanować to logistycznie. Wcześniej jeździliśmy troszkę mniej zorganizowanie. Jechaliśmy i często na miejscu organizowaliśmy sprawy. Tu trzeba będzie podejść już bardziej logistycznie do rzeczy. Może nam się uda pozyskać jakichś sponsorów, może uda nam się wyjechać tam, gdzie byśmy chcieli. Mamy dwa plany, jesteśmy w trakcie organizacji. Można coś zdradzić z tych planów? Jeden plan w Europie, drugi plan na oceanie.